Mieszkanie to był zawsze prawdziwy skarb. Jego posiadanie było marzeniem wielu mieszkańców. W tamtych latach nie wszystkich stać było na mieszkanie spółdzielcze, bo koszty były wysokie w stosunku do zarobków. Kiedy zduńskowolskie fabryki uruchomiły zakładowe fundusze mieszkaniowe, znaczną część kosztów mieszkania zaczęły ponosić zakłady pracy. To zaczęło napędzać rozwój spółdzielni mieszkaniowej. Takie to były początki. Mieszkam w tym bloku 60 lat i dobrze pamiętam, jak powstała spółdzielnia. Pomysł pojawił się na początku 1956 roku wśród pracowników Spółdzielni Pracy Lipcowy Zryw. 17 grudnia 1957 roku odbyło się pierwsze walne zgromadzenie założycielskie członków, w którym uczestniczyły 42 osoby, podczas którego został przekazany budowany blok przy ulicy Szkolnej 26. 14 lutego 1958 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Sieradzu, stając się pełnoprawną jednostką gospodarczą. Blok przy Szkolnej 26 zapoczątkował działalność spółdzielni. W połowie roku 1958 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zaproponowało spółdzielni odsprzedanie bloku przy ulicy Szkolnej 22. I spółdzielnia skorzystała z tej propozycji. W grudniu tego roku zostały przekazane klucze do mieszkań 52 rodzinom. Z końcem 1959 roku rozpoczęła się budowa kolejnych bloków przy ulicy Osmolińskiej. W latach 70. rozpoczęto budowę biurowca i domu kultury. Powstają bloki przy ulicy Łaski. Rozrasta się osiedle Osmoli. Powstają bloki przy ulicy Zielonej i Spacerowej. Na początku lat 80. budowane są bloki przy ulicy Ogrodowej, Getta Żydowskiego, Łódzkiej i osiedla Panorama. Natomiast od 1987 roku działalność inwestycyjna koncentrowała się na osiedlu Południe, gdzie budowano bardzo przestrzenne mieszkania. Oprócz 169 bloków, które wybudowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator, w 1996 roku na osiedlu Południe powstały pierwsze domki jednorodzinne budowane z własnych wkładów użytkowników. Spółdzielnia mieszkaniowa to także dom kultury, który działa od 1976 roku. Koncerty, wystawy, teatry, kluby piosenki, zajęcia sportowe i edukacyjne. Sekcje i koła zainteresowań od lat składają się na bogatą ofertę kulturalną dla mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator jest także właścicielem telewizji kablowej. Na początku lat 90. wybudowano sieć, aby umożliwić mieszkańcom dostęp do programów telewizyjnych i internetu. Od grudnia 2000 roku telewizja realizuje program Wprost ze Zduńskiej, docierający do ponad 8000 mieszkań. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator dba o osiedla. Place zabaw są nowoczesne, bezpieczne, a także wzbogacone o siłownie dla dorosłych. Większość bloków jest po termomodernizacji, gruntownych remontach i wymianie okien. Na osiedlach dosadzane są drzewa i kwiaty. Budowane są też osiedlowe parkingi. Widać też troskę o ekologię. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator została w 2017 roku
laureatem konkursu Nie tylko mieszkanie za działalność społeczno-kulturalną, w tym za organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych organizowanym przez wydawnictwo i portal branżowy Domy Spółdzielcze.